Drodzy fani, hejterzy i wszyscy, którym Danicast jest obojętny. Mam wieści i to mroczne. Widziano, jak Spider-Man terroryzuje część Queens. Według doniesień naocznego świadka poruszał się jak coś rodem z koszmaru. Słuchajcie, łowcy są źli. Nie ma żartów, ale opętany Spider-Man to prawdziwa katastrofa. Co gorsza, po drugim Spider-Manie ślad zaginął. Komentarze są wasze. Dajcie znać, co wiecie. Jakiekolwiek wieści o młodszym Spider-Manie są na wagę złota. Musi być co. Ganki, widzisz to? O kurde, co się dzieje? No proszę, pajęczy bohater. Jesteśmy ocaleni. Cześć! Kim jesteś? Ja jestem tylko barmanką, która czasami oddaje ludziom różne przysługi. I nauczyłam się, że zbłąkane spiderboty są niebezpieczne i szkodzą interesom. Uwolnię cię od nich. Wow. Dziękuję, Spider-Manie. Zawsze możemy liczyć, że postąpisz właściwie. Nie ma za co? A jeśli Miguel będzie ich szukał, powiedz mu, że się spóźni. Chwila. Kim jest Miguel? Co to, kurde, było? Żebym to ja wiedział. Powiadomienie z Bugle. Nowy artykuł MJ. Chwila. Nie dała mi go do przeczytania? MJ, co ty wyprawiasz? Hej, stary. Jak się czujesz? Musisz oddać mi kostium. Pete. Co pamiętasz z wczorajszej nocy? Ja pamiętam, że byłem zmęczony. Pete. Nie jesteś sobą. Ten kostium cię zmienia. Tylko dzięki niemu wciąż żyję. Ta, jest całkiem fajne, prawda? Weź jeszcze kilka pigułek i powiedz, co naprawdę Hej, myślisz. Hej, przestań! Nadstawiam karku, próbując cię ocalić! I tak mi się odwdzięczasz? Powiedziałam, przestań! Niezły artykuł. Próbowałam ci powiedzieć. Ale nie powiedziałaś. Nie mogę stracić tej pracy, Twoim zadaniem jest pisać prawdę. Napisałam. A prawda jest taka, że to ja jestem bohaterem, nie ty! Oh.
jak tam wizyta u Harego? Bez obaw. Harry z tego wyjdzie. Dziękuję, że wciąż przy nim trwasz. Patrząc, jak razem dorastacie, jesteś dla mnie jak syn. Jestem taki dumny z tego, kim się stałeś. Dziękuję, panie Osborne. Ja muszę lecieć. Powiedziałem, wyjdź! Sporo roboty. Jak zwykle muszę wykonać ją sam. Peter, gdzie jest Miles? Nie wrócił na noc do domu i nie odbiera telefonu. Halo? Jestem w swoim biurze. Powiedz, że ma do mnie przyjść. Już! Dlaczego nikt nie może sam o siebie zadbać? Wszystko na mojej głowie! Ale nie mnie! Muszę się szybciej poruszać! Nic, ale zadzwoń, jeśli go zobaczysz. Dzięki, Teo. Miles! Dzwoniłam do ciebie. Wiele razy. I nic. Przecież wierzę, że Miles tropi Lee. Znajdę go. Obdzwonię szpital. Mówię, że go znajdę. Panuję nad sytuacją. Miles mówi tylko o tym, jak być lepszym Spider-Manem. Nie o szkole, czy znajomych. Tylko o tobie. Masz mu pomóc. Jak tu trafiłem?
mają tu niezłą ochronę. Nic z tego. Może spróbuję z innymi. Udało się. Teraz jeszcze pozostałe. No, droga utorowana. Halo? Lee? On tu był? Oni wszyscy byli więźniami? Kim był ten typ, który mnie załatwił? I co z Pitem i MJ? Dlaczego Kraven mnie tu zamknął? Ganki! Potrzebuję cię! Źródło zasilania wentylatorów! Lepiej, ale nadal niedobrze! Muszę uruchomić pozostałe! Jeszcze jeden. Się stąd nie wydostaniesz. Powoli zaczynam tak myśleć. Po co te wszystkie pułapki? Sprawdzamy, co potrafisz, pajączu. Po nich.
Na pewno jest stąd jakieś wyjście. To normalnie nie ma końca. A jeśli wiedzą, kim naprawdę jestem? A jeśli zdjęli mi maskę? A jeśli... Ganki, słyszysz mnie? Błagam. Czy oni go dorwali? I co z mamą? Zupełnie jakby na mnie czekali. Craven kazał wysłać na górę więcej szponogronów. Najwyraźniej dobrze się bawi, gdy ty tak długo nie zgrasz. Więcej łowców. Craven chyba sądzi, że tym razem się uda. Ciekawe, czy ma rację. Atmosfera jest wyraźnie napięta. Tak. Po tak wielu próbach wydaje się niemożliwe, żeby ktoś mógł go zabić. Co noc śnię o swoich ostatnich chwilach. Moje ciało leży pod niebem mych przodków, na polu użyźnionym ich porażkami. Ich łzy spływają z gwiazd, kiedy ogień trawi moje truchło. Dokonałem bowiem tego, czego oni nie byli w stanie. Tylko ktoś godny może poczuć me ostatnie tchnienie. I niechaj pośle mą duszę z powrotem do cichej otchłani piekielnej. Mógłbym wyważyć drzwi, ale będzie głośno. Wyjście. Muszę się dowiedzieć, o co chodziło Cravenowi. Kiedy stąd wyjdę, pogadam ze Spider-Manem. O ile odbierze. Okej. Co wy robicie? To trochę...
się stąd uciec. Próbowałem. Nie śpieszyło ci się? Gdzie ta energia młodości, Walczcie do śmierci. Albo zginiecie razem. To ilu ludzi zabiłeś, zanim tu dotarłem? Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Ruszcie!
negatywna energia mnie wkurza! Nie spuszczaj go z oka, pająku! Odbierze ci to, co twoje. No dalej! Muszę znaleźć lukę! Moc jadu wróciła! Jego władza nad tobą osłabła! Odzyskaj kontrolę! Nie chcę cię zabijać! Wow! Może jednak się zmieniłeś! Nie pozwalaj zwierzynie się zbliżać, pająku! Zimną krew. To się nie dzieje naprawdę. To nie jest realne. Co jest bardziej realne od strachu? Co ty ze mną robisz? Zaglądam w głąb twojej duszy. Widzę chłopca, który boi się być sam. Sprawić sam w rodzinie. Gadaj dalej! I tak mi nie uciekniesz! Zimną krew. To się nie dzieje naprawdę. To nie jest realne. Co jest bardziej realne od strachu? Co ty ze mną robisz? Zaglądam w głąb twojej duszy. Widzę chłopca, który boi się być sam. Sprawić sam w rodzinie. Gadaj dalej! I tak mi nie uciekniesz! Nie zrobisz! Każdy ma jakieś granice. Nawet Spider-Man. Wystarczy tylko je znaleźć. A ja mam całe mnóstwo czasu, żeby cię rozgryźć. Wypadł z mojej głowy, koleś! Wypadł, mówisz? Kiedy tu jest tyle ciekawego do zobaczenia. Tyle strachu. Cierpienia. Tyle wątpliwości. Nie będę cię słuchał! Jesteś silny, ale nikt nie jest silniejszy od samego siebie.
Dość tego, Lee! Gdzie on jest? Miles. Kit? Nic nie rozumiesz. Tak się starałem. Próbowałem cię nauczyć. Zrobić z ciebie bohatera. Wiedziałem, że zawsze będziesz tym gorszym, ale... Potrafisz tylko sprawiać wszystkim zawód. Narażać innych. To ma być Spider-Man? Spider-Man pomaga ludziom. Ty im tylko zagrażasz. To nieprawda. Ej, tylko nie miej pretensji do mnie. No, nawet nie mnie rozczarowałeś, tylko... swojego tatę. Nie! A więc masz na imię Miles. Kim ty jesteś? Miles. Chodź tu, Lee! Poszukajmy głębiej. Po prostu walczmy! Chcesz to skończyć? To walcz! Co jest Miles? Wiem, że to ty, Lee! Tak, a któż by inny? Bez przerwy ci pomagam. Robię dla ciebie wszystko! Nie słucham cię! No, jakoś mnie to nie dziwi. Zależy ci wyłącznie na sobie, prawda? Trafisz tylko brać. Narażasz mnie. Narażasz Hayden. I co? Co nas za to spotyka? Wiem, że... Tylko olewka. Nic więcej. Albo to samo co Finn. Ganki! Ganki! Wprawdzie mówiłem, że to nie twoja wina, ale... Po prostu było mi cię żal. Nie chciałem cię tym obarczać. Zwłaszcza po tym, jak... Nie! Zwłaszcza po tym, jak twój... Zamknij się! Możesz to zakończyć w każdej chwili, Miles. Bądź mnie wpuścisz. A na razie... męcz się. Micho, gdzie jesteś? Przy tobie, mamo. Dłużej już nie dam rady, Miles. Ciągle cię nie ma. Stale kusisz los. Wiem. W końcu przypłacisz to życie. Nie. I co wtedy? Nie wygrasz, Miles. Żałuję, że się zgodziłem. Czuję się przez to tylko bardziej samotny. Ja też rozumiem. Nie! Chcę cię chronić! Dam radę! Już to gdzieś słyszałam. Obiecuję. Nie od ciebie. W dniu jego śmierci. Mamo! Tamtego ranka twój ojciec powiedział mi, że wszystko co robi. Nie! Nie, nie, nie! No, Miles, proszę! Kocham cię! Wystarczy, Lee! Miles! Wystarczy, mówię! Masz rację. Nic więcej nie potrzeba. Mam już wszystko, czego chciałem. Po prostu przestań! Co tam, chłopie? Dobrze cię widzieć. Sporo się zmieniło. Odkąd odszedłem? Stałeś się bohaterem. Ale cię nie ocaliłem. Ani Finn. Jeśli Spider-Man nie ochroni ludzi, to kto? Przestań. Jesteś kimś więcej niż Spider-Man. Możesz kryć się za maską, ale ja wiem, kim jesteś. I o co walczysz? Obserwowałem cię. Naprawdę? I mam żal. Czy tak właśnie cię wychowało? Jesteś tchórzem. Za kałą rodziny. Nie myślisz tak! Myślę. Wszyscy myślimy. Jesteś nikim, Miles. A zawsze będziesz. Nie, nie powiedziałbyś tak! Oni też nie! Nie jestem! Pora odpuścić.
Odpuść, Miles. Nie. Odpuść! Nie mam mowy. Odpuść. Odpuść. To koniec, Lee. Nie będziemy się dłużej tak bawić. Chcesz wiedzieć, kim jestem? Dzieciakiem, którego ojca zabiłeś pod ratuszem. Co? Zginął, bo ubzdurałeś sobie, że twoje problemy są ważniejsze niż życie tych wszystkich ludzi. Jefferson Davis był bohaterem, który ich przed tobą ocalił. Nie! Nie będę cię już słuchał. Śmierć taty... ona mnie powstrzymuje! Sam sobie to robiłem. Ale już dość. Zrób to. Proszę. Gdy stąd wyjdziesz, znajdź Spidermana. Nie pozwólcie im stąd uciec! Hej! Mister Negative jest w pobliżu Fist, w Chinatown. Ale nie wiem, co z Milesem. Myślisz, że... Milesowi nic nie jest. Właśnie go szukamy. Znajdź Lee! Miles też tam musi być. Musi! Zajmę się tym! Jeśli Milesowi zleciał z głowy choć włos! Halo? Doktor Connors, wybacz, prosiłem Harego o twój numer. Chciałem. Proszę, wróć do laboratorium. Musimy usunąć symbionta. Już teraz ma szkodliwy wpływ na twój umysł, a z czasem będzie tylko gorzej. Nie mam czasu. Nikt mnie nie słucha. Spędziłem tam najlepsze lata. Nie zamierzam z tobą walczyć. Craven uwięził drugiego z was w starej posiadłości, na wschodzie miasta. Ocalił mnie. Kazał cię znaleźć. To najlepszy sposób, jaki znam. Zawdzięczam mu życie i wiele więcej. Gdybyśmy tylko... Nie. Dość zrobiłeś. Bądź z niego dumny. Przypomina mi ciebie. Przypomina mu mnie. Przecież nawet mnie nie zna, ani Milesa. Trochę pomógł i nagle stał się tym dobrym. Gdy tylko Miles będzie bezpieczny, Lee wróci za kratki. Nie teraz, MJ! Czy Spider-Man bardziej szkodzi niż pomaga? A teraz tu co? Kto potrzebuje starego Spider-Mana? Niby dlaczego ten nowy Spider-Man jest taki super? Nie umie nawet powstrzymać łowców!
zniszczyli fundację! I moje życie! Przez tych drani stracę Tom May i... Kraven! Zabić Kravena. Ciekawe, czy mały pająk przeżyje. Gdzie on jest? Gdzie jest Spider-Man? Sam go sobie znajdź! Skupcie się, walczcie! Przed nami! Gadać! Gdzie on jest? Gadaj! Ognia! Że ta klatka jest niezniszczalna. Ale wierzę, że wszystko można zniszczyć. Tylko ktoś godny może poczuć moje ostatnie tchnienie!
Rozszarp mnie i pochwal się swoim osiągnięciem na ulicach! Jestem dla ciebie za szybki? Obyś dobrze się bawił! Spotka cię maryny konie! Analizuję każdą zwierzynę. Jesteś zwinny, mądry, podatny na emocje. Tak jak ja. Nie pozwól, aby smak siły namieszał ci w głowie. Nie odwracaj się! Proszę. Inaczej cię wypatroszę i powieszę na ścianie! Dźwięk nie może cię powstrzymać! Zwalcz go! Cudownie! Atakujcie! Teraz! Nie możesz walczyć sam! Tyle lat czekałem na drapieżnika, który mógłby mnie pokonać. Dość gadania! Wtedy znalazłem siebie. I pożałujesz tego! Nie, nie pożałuję. Nie pozwolę, bo o moim losie zadecydował Bóg! Jest całkiem silny! Pokaż mi, do czego jesteś zdolny! Przestań się kryć! Do mnie! Pokażę ci, co potrafię! No!
niweluje zdolności kostiumu! Wciąż się hamujesz. Zabij, bo inaczej zginiesz! Przepraszam za to. Ja tylko... Hej, to przecież ja! Prawie go zabiłeś! Co ty wyprawiasz? Przeszkadzasz mi, Miles! Zawsze przeszkadzasz. Mogłem wszystko naprawić! W jaki sposób? Kusząc go, to nie w naszym stylu! Nie próbuj mnie pouczać! To ty uciekasz przed własnymi problemami! Prawie go zabiłeś! To ty wyprawiasz! Przeszkadzasz mi, Miles! Zawsze przeszkadzasz. Mogłem wszystko naprawić! W jaki sposób? Kusząc go, to nie w naszym stylu! Nie próbuj mnie pouczać! To ty uciekasz przed własnymi problemami! Ty za wszelką cenę chcesz się zemścić! Zemścić? Ja tylko chciałem chronić moją rodzinę! Chronić ciebie! Nie jesteś lepszy ode mnie! Wcale tak nie twierdzę! Jesteś silniejszy niż jakiś kostium! Nie słuchaj go! A co? Mam słuchać ciebie? Tak! Słuchaj mnie! Czego tak się boisz? Kostium jest mój! Czyni mnie lepszym Spider-Manem! Chcesz go tylko dla siebie! Chcę tylko cię uratować! Ja jestem bohaterem! To ja ratuję! Dlaczego to robisz? Pożyłem cię! Masz u mnie dług! Wiem, że tak nie myślisz! Chciałem tylko wszystkich ocalić! MJ! May! Teraz całe miasto uważa mnie za problem! Uważasz mnie za problem? Ale już nim nie jestem! Jestem rozwiązaniem! Telefonu!
ale stać cię na więcej! Wiem, wiem, ale... Nie! Nie! Wszyscy moi bliscy umierają! Obwiniałem się za to! Potrzebowałem ratunku i... Gdybym myślał, że jakiś kostium ich ocali, może byłbym teraz z tobą! Ale to właśnie przez taką moc już ich nie ma! To nie nasza wina! Morda! Ostatnie dni. Miles, przepraszam. Dziękuję za wszystko. Tak robią Spidermeni. To nie Spiderman mnie tam ocalił. Tylko Miles. Co dalej? Muszę pogadać z Connorsem. Podobno wie, jak to zniszczyć. Ale co z Harrym? On tego nie potrzebuje? Jego tata pracuje nad innym lekarstwem. Takim bez kosmitów w składzie. Wiesz, że jeśli będzie trzeba, to jestem. Tylko najpierw powiem mamie, że nadal ma syna. Wiem.
fajnie, że wróciłeś. Doktorze Connors, zdjąłem kostium. Jest pod kontrolą, ale co teraz? Przynieś go do Oscorp Tower. Umieścimy go w specjalnym zbiorniku. Tylko najpierw muszę przygotować parę rzeczy. Dam ci znać, gdy będę w drodze. Jeszcze jedno, zanim się spotkamy. Skoro uwolniłeś się od symbionta, jak się czujesz? Dobrze. Czuję ulgę, że to koniec. Wstyd mi za to, co zrobiłem. To nie twoja wina. Wciąż bardzo mało wiem. Od razu daj mi znać, jeśli zauważysz u siebie jakieś zmiany nastroju, zachowania. Zdjąłem kostium. Jestem wyleczony, prawda? Najpewniej tak. Tylko dopilnuj, by był jak najlepiej zabezpieczony. Tak jest.